Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, czyli serii z Europy, ze starej gry, ale z najnowszym dodatkiem Marynostrum, na najnowszym update'cie i z nowym państwem, czyli jest dużo nowości. Zagramy sobie dzisiaj państwem o nazwie Leinster. I pewnie zastanawiacie się, gdzie to leży. Gdzie? Ja wam powiem, to leży tu. To jest to państwo. Z góry mówię, że sorry jak Gwendar Morda, ale mam kurczę zatkane ucho. Generalnie 3 dni, 3,5 dnia naprawiania komputera, by nagrać ten odcinek. 5 godzin czekania, by w ogóle właśnie go też nagrać. Więc no trochę musiałem poczekać. Zagramy sobie tym państwem. Tak sobie myślałem, może Francja? A mówię, nie, chcę trudność. Gramy sobie na poziomie najtrudniejszym, czyli na hardzie. I co? My nie damy radę. Fajne zielone państwo. Oczywiście, jak żeby inaczej, przygotowałem się przed nagraniem tego odcinka. Przygotowałem się i wszystko już wiem, jak mam zrobić. Mam nadzieję, że to się uda, nie że w pierwszym odcinku zakończę serię. No. Trochę za głośno mam to. Sobie przyciszę, bo ja mam generalnie na głośnikach. A powinienem na słuchawkach. Okej. I tak, generalnie jest to państwo. Jak i wiele tutaj tych takich, widzicie, jakieś tutaj jest pełno tych państwek małych. Tu akurat mam Anglię, ale większość z tych państwek. My to możemy zjeść, ale by to zrobić, force limit nasz wynosi 7000. Potrzebujemy zrobić 7000 wojska. A ja bym dał nawet 8 albo 9000. Będziemy na minusie na samym początku już. Po drugie ja bym chciał sojusz z Anglią. Oni widać się od razu zgadzają tutaj nam na sojusz. Ja sobie halo, bo tu mi... nie. Czekajcie, ja muszę sobie... tu jest gdzieś ten guzik. O, właśnie ten. Bo mi tutaj zasłania taki pasek. No, jak widać, Anglia się od razu na ten sojusz zgadza. Co mi się podoba. Słuchajcie, jak podchodziło tu masę różnych rzeczy. Przede wszystkim może od razu wyjaśnię, co nam daje dodatek Marynostrum. Dodatek Marynostrum daje nam osobny, tak jakby manpower, morski taki, w sensie no tych żeglarzy, o. Daje nam żeglarzy i oni mają, możemy statki i tak dalej budować za pomocą żeglarzy. Tam ich umieszczać, tak samo jak ten. Jak żołnierzy. Co tu jeszcze? Doszła korupcja. Tu możemy tą korupcję, jeżeli jest... Ta korupcja, ona się zwiększa czasami. I my mamy tu ustawione, żeby ona się nam tutaj redukowała. Gdybyśmy mieli jakikolwiek korupcję. Jakąkolwiek. A ona wzrasta czasem. No. Podochodziły tutaj różne estate'y. To będziemy poznawać, znaczy już to ogarniam, ale będziemy to, wytłumaczę wszystko, jak to będzie nam w miarę potrzebne. I doszło coś, czego nie rozumiem. To nie jest to. Doszła jedna rzecz, której nie ogarniam, ale to też potem wyjaśnię. I z góry sorry, że będę mówił jakieś głupio czy coś, sorry, ale mam zatkane ucho i w ogóle dzisiaj się niezbyt dobrze czuję, no. Ale mówię, nagram. No, ja nie nagram, nagram. I dobrze, skoro już mamy sojusz z Anglią i wyjaśnione mamy... Wyjaśnione mamy, co dodał najnowszy dodatek nam tutaj Marynostrum, więc możemy na przykład sobie wziąć... Może jakiś sojusz? Na przykład z wami. Możemy wziąć z nimi sojusz. Oni nam w tym momencie pomogą. W walce na przykład z kimś? W sumie nie. W sumie nie. W sumie to poczekajmy po prostu, aż nam się tutaj te 8000 wojska zrobi. Przy okazji. Mam, czemu mam przychód na minusie?
Może nie utrzymujmy, nie, utrzymujmy frazę, bo frazę jest potrzebna. Przy okazji, co to za jakieś misje? The Purple State... Dobra. Przy okazji miałem coś zrobić, ale kuźwa zapomniałem. A, kupców miałem wysłać. Wyślemy sobie kupców do North Sea jednego i drugiego do tutaj tego Bordoxu, czy jak to... Tak, Bordox. Niech oni sobie tam hajs zbierają. Kurczę, naprawdę, nic nie słyszę na to ucho. Oj, może być słabo. Royal Marriage od jakichś debili walta się na mordę. Royal Marriage z Anglią jest absolutnie na tak. Oni na razie mają króla idiotę. Ma 0-0-0. To jest, nie wiem, on nie ma nóg, on nie ma rąk, on ma pół mózgu i generalnie nie umie mówić, nie umie pisać. Takiego mają świetnego króla. My musimy sobie zbierać 10 favorów, by wezwać Anglię do wojny. I tak zrobimy, kiedy uda nam się wygrać tutaj wojny i podbić całą tutaj wyspę, Irlandię, to przerzucimy się tutaj na Szkocję, która zresztą aktualnie nie powinna mieć żadnego sojuszu. No i tak właśnie nie ma sojuszu. My mamy z Anglią, więc fajnie. Musimy sobie teraz... No, troszeczkę tych pożyczek na pewno sobie weźmiemy. To wiadomo. No, ale to jest to potrzebne, jeżeli chcemy... O, z szokiem 3, o kurde, jaki zajebisty generał. Jeżeli chcemy tutaj... trzeba coś dać, by potem mieć. Tak to ujmę. Trzeba na razie oddać pieniądze, by potem kosić pieniądze większe. No tak trzeba niestety. Trzeba lizać komuś dupę, by potem on lizał tobie, no. Takie życie. A zatem mamy już to wojsko. Choć w sumie zrobiłem debilizm, bo nie wysłałem nikogo, by robił claimy. Teraz jest takie coś jak Building Spy Network, co daje nam, że jeżeli tu będzie 10 tych punktów tego Spy Networku, to możemy to zamienić na jednego claima. Tak to działa. Zbudujmy sobie w dwóch krajach od razu. I mam nadzieję, że utrzymamy się na razie bez pożyczki. Teoretycznie niepotrzebnie opłacam na razie tą armię. W sumie niech będzie w gotowości. Ustawmy sobie tych śmieci za rywala. W sumie nie ustawiam ich. Walić to. Generalnie sprawdzałem i możemy stworzyć takie państwo jak Irish Nation. Czyli chyba Irlandii po prostu. Czy nie wiem. Nie. Potrzebujemy do tego praktycznie, no to uznajmy, że całą tą wyspę razem z tą Palę. Palę. Z tą prowincją o nazwie Palę. No. To wtedy możemy stworzyć to Irish Nation. To nam w sumie za dużo nie daje różnych bonusów. Praktycznie nic nie daje. Widzę, Szkocja wypowiedziała wojnę Danii. A, nie wypowiedziała wojnę Danii, tylko Szwecja walczy o swoją niepodległość. Szwecja już nie chce być w Unii personalnej z Danią. Co nam jest na rękę w sumie trochę. Niech tutaj Szkocja nam się wykończy. Na to liczymy. Przy okazji sobie mam tutaj na fonie odpalany Dreamhack Master Malmo, który leci już od wtorku, czyli od dzisiaj. Kiedy wy to oglądacie, środa, to nadal leci. Virtusi wygrali, no jeszcze nie wiem. Tylko jest odpalany, żeby tam mniej więcej wiedzieć. Dobra, czekajmy, aż nam się zrobi tylko ten Spy Network. Tak? Czy jak to się nazywa? Chyba, tak, Spy Network. Okej. Czekajmy. Zaraz powinno być. Za miesiąc? Chyba nie jeszcze. Choć nie, już za miesiąc powinno być. Za miesiąc już wszędzie powinno być. Okej, zróbmy teraz klejmy na obydwie tutaj. Obydwa tutaj te kraje, te krainy.
na Desmond i na Kildare. Już mamy teraz ten i wypowiedzmy wojnę Desmondowi. Nie wzy... O nie, oni mają sojusz z Tyrony. No nie, no czyli może tym wypowiemy wojnę. Oni nie mają, widzę. Jak nie mam Casus Belli? Przecież robiłem Casus Belli. No wytyfy. No come on, zrobiłem Casus Belli. No, ej, halo. Czy nie? A, nie zrobiłem. Dobra, mam Casus Belli na nich, więc może ich zaatakujmy. Oni by się zgodzili, jeżeli... Anglia by się zgodziła, że oddałbym im ziemię. Ale my oczywiście nie chcemy tego zrobić. Wypowiadamy im wojnę. Wjeżdżamy, tylko ważne jest, by tą bitwę wygrać. Mamy przewagę liczebną i to aż 3000. Oni mieli zresztą nieopłacalną armię, nieopłacaną. No i widzę tutaj... Tutaj już praktycznie to wygraliśmy. Zobaczmy sobie... Ja już sobie tutaj tak zrobię, a niech tu okupują, ja bym chciał wszystko co macie, prowincje i wszystko. Złota to oni za dużo nie mają. Come on. Serio? Jak mi się gra wyłączysz? No. No to my byśmy chcieli wszystko, wszystko oddacie mi. Szkoda, że oni trochę mają ten sojusz, ale tu będziemy mogli różne klejmy porobić. Znaczy sojusz to dobra myśl, szczególnie, że łatwo tutaj podbijać różne rzeczy. Wzięliśmy jedną pożyczkę. Nasz przychód wygląda bardzo słabo, ale... O, proszę! Tutaj widzę, jakaś wojna jest. Kto ją wygra? Kto wygra bitwę? Widać, tutaj jest po prostu wygrana bitwa, to już praktycznie wygrana twoja wojna. Wygrali? Wygrało to państwo, to Connacht, a walczy z Thomond. Thomondem. No, czyli Thomond już tak nie ma szans, jakby. Widzę to. To państwo wpadło na ten sam genialny pomysł co ja, czyli zabierać się tym szybciej, tym lepiej. No bo tutaj, gdy nie będziemy od razu prowadzić wojny, to ktoś nas zje. Inne państwa będą się powiększać, a my nie będziemy mieli szans. Zabieramy oczywiście wszystko i tym samym kończymy pierwszą wojnę z wynikiem, z rezultatem na plus. Robimy kory i przy okazji budujemy już kolejny spy network. Kogo my, na przykład ciebie możemy, my właśnie. Robimy spy network, wiem, tu jakieś rozszerzenia o overextension. No tu widzę, oni przegrywają, mimo to zrobię spy network na nich. Ktoś mnie wybrał za rywala? Dobrze zauważyłem? Pyk. Wszyscy mnie mają za rywala, okej. No spoko. Gorzej, żebym tego nie przegrał teraz. Na razie jestem największym państwem. Jak wygląda nas force limit? 7000, nadal 7000. Mam nadzieję, że nie jestem za cicho, więc się tak jakby przybliżę. Nadal 7000. Okej, okay. Kory, zrobiłem kory? Zrobiłem, tak? Korują się. Korują się. Tu jakieś bunty za 13 lat to spoko. Możemy dać... jakimś estate'owi? Ta prowincja jest biedna, więc teoretycznie... Może zrobimy to nobility. Okej. Okay. Powinienem za to... Jak tak zrobiłem, powinienem dostawać bonusy. I widzicie, mamy... Manpower Recover Speed plus 20%. I jakieś inne. Podoba mi się to, to jest fajna opcja. Te estate'y właśnie. Sorry, że tak dzisiaj taki trochę przymulony i nic nie tłumaczę, ale tak jak już mówiłem, to wiadomo. Tu jest wszystko chrześcijanie, więc spoko.
Okej, wszyscy też mają chyba akceptowalną kulturę u mnie, więc też spoko. Anglia wypowiada wojnę. Serio? Temu małemu państwu. No nie mają szans. Szkoda, bo tutaj to powinno być moje państwo i trochę krzyżują mi plany. Jeszcze my się dzisiaj stoczymy kolejny pojedynek. Jeszcze jedną wojnę zrobimy dzisiaj. Chciałbym powiedzieć, że już sobie tutaj chwileczkę grałem tym państwem i doszedłem do wniosku, że nikt się tu nie wkurzy, że my zabierzemy całą wyspę. Spoko. Tak, bierzemy. Atakujemy, mamy przewagę, oni pewnie mają nieopłacanych. Powinniśmy to ze spokojem jeszcze wygrać. Tak, wygrywamy to. Ze spokojem jeszcze, w razie czego może weźmy tutaj. Zablokujmy im porty. No i Anglię tutaj, no. No krzyżuje mi plany. Krzyżuje ewidentnie. Ta wyspa chciałem mieć sam. Ja bym też od razu poprawiał relacje z Francją. Bo trzeba myśleć o tym, że my kiedyś tej Anglii nóż w plecy wbijemy. Trzeba wbić kiedyś im nóż w plecy. Więc poprawiajmy relacje z Francją. A gdyby na przykład wypowiedział wojnę Szkocji i dał... Anglii, nie zgadzam się. W sumie... A, mam sojusz z Francją, o proszę. Sojusz z Francją i sojusz z Szwecją. No właśnie, czyli ta tutaj Szkocja będzie trudna do zjedzenia. Trzeba było wypowiedzieć jednocześnie wojnie Francji i jednocześnie Szwecji, a to na pewno nie jest łatwe. Przydałby nam się sojusz z Danią, może sojusz z Brytanią, sojusz z Kastylią, ewentualnie sojusz z Burgundią, którzy nam spadliby tutaj część Europy południową. O, widzę, możemy zrobić spy network na ciebie, czy ja mogę wypowiedzieć, mam kasus belli, nie mam kasus belli, czyli robimy spy network i szybciutko wypowiadamy wojnę kolejnemu państwu. Gorzej będzie, jak tu buntownicy mnie zjedzą. Zobaczmy, 9 lat. 9 lat brzmi spoko. Czy my mamy w ogóle jakieś potomka? Mamy też do dupy króla. O proszę, na tron Anglii wszedł jakiś zajebisty król. A niech sobie tu leci, ja z... Czemu nie mogę? A, nie mam dyplomaty do wysłania. Spoko. No szkoda, że tutaj zabrałem mi ten Ulster. No ale na razie się tym nie martwmy. Na razie martwmy się tym, żeby tutaj tym prędzej właśnie zabrać przede wszystkim tutaj teraz jeszcze ten Tyron. Żeby czasem Anglia nie pokusiła się o wypowiedzenie mu wojny. Serio, 30 tysięcy wojska. Jakie pałki. Mamy jeszcze... Nie mamy dyplomaty, bo przecież siedzi w Francji. Czy Francja chciałaby ze mną sojusz? Pewnie nie chciałabyś, bo masz rywala Anglię. Tak, ale gdybym nie był spoufalony z Anglią, mogłoby być... A, jeszcze mam hard minus 20 za poziom trudności. Aha. O, proszę, 30 tysięcy buntowników. No, czyli sojusz z Francją byłby trudny. Sojusz z Brytanią byłby łatwy. Znaczy łatwy. Dalibyśmy radę sobie z Brytanią. Niby mały kraj. Niby tak, ale... Jeżeli by na przykład wypowiedział wojnę Prowansji, ja bym mu z chęcią pomógł. Już by był troszeczkę lepszy kraj. Ale na razie martwmy się o Irlandię. O wyspę Irlandię. Okej, wygrywamy. Bierzemy wszystko. Nie mogę jeszcze. Poczekajmy, może oni tu zbudują tą siatkę śpiegowską.
Szpiegowską. Weźmiemy, fabrykujemy klejmy, tak właśnie. Na tą dziwną prowincję, której za cholerę nie przeczytam. Weźmy, zatrzymajmy. Stop Bullying Network. Spy Network. I oczywiście bierzemy wszystko. Bierzemy. No czemu się zacina, jak to robię? Halo. Come on. Że to będę 20 lat klikać. Zobaczcie nam no, jak to się nazywa? Inflacja rośnie. Inflation. Come on. Okej, okay. Bierzemy wszystko, nic nam więcej nie oddacie. No git. Bierzemy to. Od razu czy stać nas na korowanie? Stać. Ta prowincja jest... można ją bardzo łatwo za mało skorować. I teraz tak, ustawić sobie za rywala. Zobaczcie, przecięliśmy tutaj połowę Irlandii, dzięki czemu tak trochę odcięliśmy w razie czego drogę... drogę Anglii. Żeby tutaj się nie wdarła czasem w moje regiony. A ja wam bardzo dziękuję za pierwszy odcinek, taki trochę omówiający, trochę pokazujący, że w sumie to aż tak trudno nie jest. Gramy sobie państwem takim fajnym, zielonym. No, to taki odcinek właśnie. No, to wszystko, sorry, że też mówię tak cicho i że słabo, że w ogóle i że ten... Mam zatkane ucho i w ogóle fatalnie się dzisiaj czułem, ale... Nieważne. Pa, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku. Który będzie... Chciałbym jutro, ale nie będzie go jutro, ponieważ... nie chcę z tym uchem nagrywać, bo... Nie, po prostu nie chcę. Więc kolejny odcinek będzie pewnie pojutrze. A jutro macie Lego Star Wars. Pa, pa.